bo większość osób nie powinna się decydować na pieniądze VC. Wszyscy mamy pomysły. Ja szukam operatorów. Bardzo Was przepraszam za zmarnowanie Wam pół roku życia. Cześć, dzień dobry, witamy Was w Zapytaj VC. Jak zwykle wita Was Arek Hajduk i Michał Olszewski. A dzisiaj naszym gościem jest Mateusz Nowak. Mateusz Nowak jest Venture Directorem w Rubicon Partners, ale mam nadzieję, że przedstawi się dokładniej własnymi słowami, lepiej niż ja potrafiłbym to zrobić. Mateusz. Cześć chłopaki, cześć wszystkim, dzięki za zaproszenie. Słuchaj Mateusz, zaczniemy w takim razie od rzeczywiście przedstawienia ciebie. Patrząc na twój profil LinkedIn jest napisane, aż sobie przeczytam, social activist turned consultant turned VC. Dlaczego w ten sposób się prezentujesz? To pewnie jak wiele osób na tym kanale. Z wykształcenia jestem finansistą. Jadąc na studia z Trójmiasta, wyjeżdżając do Warszawy, to myślałem, że takim marzeniem było trafić do oddziału banku i po 10-15 może latach ciężkiej pracy zostać dyrektorem tego oddziału. I z taką wizją gdzieś tam wyjeżdżałem z tego Trójmiasta. I kończąc SGiech z braku laku i jakby już po otwarciu tego horyzontu, powiedziałem, no gdzie jaki bank? Trafiłem do konsultingu. I wtedy powiedziałem, nie, korporacja to nie dla mnie, nie ma szans. Teraz czas zrobić coś dobrego, może z tą swoją młodzieńczą energią. I zacząłem się interesować przedsiębiorczością społeczną. I ten element tego aktywisty społecznego to właśnie stąd się pewnie wziął. Głęboko nadal wierzę, a wtedy wierzyłem i działałem, że te narzędzia przedsiębiorców czy przedsiębiorczość w ogóle jest w stanie być, oczywiście nie rozwiązać wszystkie problemy, nie, ale być dużą częścią rozwiązania, a nie częścią problemu. I od tego się zaczęło. Trafiłem do agendy ONZ-u do spraw rozwoju i no i cóż, życie zweryfikowało to wszystko, o czym myślałem, bo pracując w tej takiej, znowu, innym typie molochu, zobaczyłem, że wcale ten świat aktywizmu społecznego nie jest taki usłany różami i wróciłem do matki korporacji na kolejne 5 lat. Proszę ci przerwę, ale to dosyć ciekawe, bo jesteś drugim naszym gościem, który ma przeszłość w ONZ-cie w ogóle. Małgosia Walczak też wspominała, że to była jej droga zawodowa, więc to interesujące. Ale wiesz co, ja tam byłem bardzo krótko tak naprawdę, nie? Bo to były zaledwie kilkumiesięczne epizody. To jakby nie uzurpuję sobie prawa do bycia takim, wiecie, społecznikiem pełną gębą. A wracając do tego jakby nagłówka, żeby nie odpłynąć za daleko. Zaangażowałem się w tworzenie takich serii konferencji TEDx Warsaw. Przez 5 lat chyba w tym obszarze działałem. I tak jak to świat ma w zwyczaju mi udowadniać, to czym się zajmowałem po godzinach zaczęło się stawać moim codziennym zajęciem, bo coraz częściej te osoby, które spotykałem w tamtych gronach, były najpierw moimi jakimiś źródłami informacji, inspiracji, później pierwszymi klientami, aż w końcu w ramach tego PWC nie tylko robiłem projekty strategiczne, a zaczynałem w due diligence komercyjnym, aż w końcu trafiłem do strategii innowacji, czy w ogóle do tych obszarów związanych z innowacyjnością. Razem z Pawłem Bochniarzem, moim ówczesnym szefem w PWC, stwierdziliśmy, czy zaczęliśmy szukać czegoś nowego. I tym czymś nowym w tamtym czasie była akceleracja, która w ogóle nie istniała, jeżeli dobrze pamiętam, w tamtym czasie. I ściągnęliśmy do Polski taki brand MIT Enterprise Forum. I przez parę lat wspieramy, bo do dzisiaj ten brand istnieje, co prawda pod chyba zmienionym szyldem Start Smart. W każdym razie to była wspaniała przygoda, gdzie
frameworki ze Stanów, czy dokładnie z Bostonu, z MIT, mogliśmy przetworzyć, nauczyć się ich, przebudować może też na polskie realia i zderzyć się z tą taką przedsiębiorczością technologiczną. Nie? I to wszystko robiłem po godzinach wobec swojej pracy w korpo, nie? Czy ten TEDx, czy MIT Enterprise Forum. I w którymś momencie no, trzeba było wybrać. No i cóż, okazałem się zbyt słaby wobec złotej klatki korporacji i wróciłem do jakby w pełni do PwC. Ale mając doświadczenia z MIT Enterprise Forum, Jola Kukusińska miała na tyle, ówczesna partner w PwC, miała na tyle wizji i też otworzyła drzwi i pomogła zbudować taki koncept PwC Startup Collider. W pierwotnym założeniu to był program akceleracyjny na Europę Środkowo-Wschodnią, gdzie mieliśmy wykuwać nowe usługi konsultingowe albo nowe usługi konsultingowe w oparciu o rozwiązania technologiczne, które startupy w całym regionie tworzyły. Dzisiaj PwC Startup Collider to bardziej chyba jednak tam już nie ma tego elementu, że to musi być część usługi konsultingowej, a to jest po prostu akcelerator dla spółek technologicznych. Ale tak, ta pierwsza historia to była i paneuropejska i wtedy naprawdę sporo ekosystemów w Europie też, to chyba Arek wtedy się spotkaliśmy, nie? Tak naprawdę, to wtedy to nasza droga. Dokładnie, wiesz co, i Mateusz, bo tak, ja rzeczywiście z Transparent Data byłem w PwC Startup Colliderze w pierwszej edycji, tam podejrzewam, że były dwie ścieżki, bardziej dojrzała i bardziej początkowa, natomiast czy ty możesz się podzielić jakąś historią o jakimś projekcie, który, nie wiem, który czegoś cię nauczył właśnie w tym setupie, tym startup kolajderowym. Jak robisz coś po raz pierwszy, to wiadomo, że nie wyjdzie, nie? Więc wszystkie nasze założenia tego projektu, myślę, że dzisiaj z perspektywy czasu należałoby uznać za niezrealizowane. Co nie zmienia faktu, że fakt, że ten program istnieje do dzisiaj, znaczy, że był potrzebny i jakby ogrom lekcji z tego wyszło. Nie? Po pierwsze, wiecie, jest takich dużo wyzwań na poziomie korporacji, gdzie te firmy konsultingowe, one jednak różnie działają w poszczególnych krajach. My ruszyliśmy z paneuropejskim programem od dnia zero, co było po prostu zbyt trudne do zarządzania. Dzisiaj ten program, jak rozumiem, jest jakby zamknięty w Polsce. Wracając do case'u takiego, który gdzieś mi utknął w głowie, to taka firma superksięgowa, ona się dzisiaj, ta firma nazywa Cyber... Słuchajcie, Cash Director. O, Cash Director. W ogóle ciekawa sprawa, bo kilku partnerów PwC teraz tam pracuje. Więc to ciekawy... Ciekawą ścieżkę ta spółka przeszła i to jest, był wtedy taki robo-advisor, który, jak ktoś z was ma księgowość mBanku podpiętą pod konto, to jest tak naprawdę, to są oni, nie? Czy byli oni. Ja dzisiaj nie znam jakby historii i jakby losów tej spółki, ale to był taki przykład, gdzie i to jest coś, co do dzisiaj ze mną jest i co myślę bardzo w wielu aspektach w świecie VC powinno jakby wrócić echem, to, że to właśnie my jako konsultanci od tych funderów, od tego biznesu się uczyliśmy więcej niż my byliśmy w stanie dać na tamtym etapie. Nie? I fakt, że dzisiaj czy po jakimś czasie był eksodus części załogi z PwC do tej spółki, pokazuje, znaczy, że rzeczywiście coś w tym jest i ten nasz biznes venture'owy, mam wrażenie, często tego też nie docenia, nie? Że
dzięki 10, 20, 30 inwestycjom w spółki portfelowe, tak naprawdę ci partnerzy funduszu czy dyrektorzy funduszu mają ekspozycję na tyle lekcji z prowadzenia biznesu. I tylko gdyby schowali swoje ego do kieszeni i posłuchali tego, co tam się dzieje, to byliby nie dość, że lepsi biznesowo, to też pewnie lepszymi ludźmi. Tylko wiecie, trzeba chcieć tego słuchać i chcieć to w ten sposób gdzieś tam przyjąć, zamiast tylko patrzeć na zapisy w term sheet'cie i tutaj wiecie, odbijać tą piłeczkę w ten sposób. Dobra, to wiesz co? Wracając, żeby nie odpłynąć, nie? Okay. Bo chyba znowu, Arek, odpłynęliśmy do PWC Startup Collidera, ale myślę, że to jakby była ważna lekcja. Jako człowiek tam korporacji zacząłem obsługiwać działy innowacji w różnych spółkach Skarbu Państwa, w różnych dużych przedsiębiorstwach. Parę projektów mieliśmy z NCBR-em, bardzo ciekawym, no ale w którymś momencie miałem takiego klienta, który tuż przed aneksją Krymu robił całkiem sporo biznesu w Rosji. Jak nastąpiła aneksja Krymu, to musiał całą swoją strukturę kapitałową przenieść do Europy, głównie do Polski. No i w którymś momencie te faktury PWC za bardzo go bolały i powiedział, że słuchaj chłopie, to co musimy zrobić, żebyś zaczął dla nas na wyłączność pracować, niekoniecznie przez jakby z logiem korporacji za sobą. Wycięliście pośrednika, tak? Wycięliśmy pośrednika, tak jest. No i w ten sposób trafiłem do tego świata venture capital, bo oni przenosili swoje asety do Europy, a równolegle w tym czasie był kolejny call na Alfy w Polsce, gdzie właśnie w ramach Mazowi stwierdziliśmy, że no jak gdzieś zacząć w robieniu VC w Polsce, to może od tego, co było lekcją samą w sobie. To przerwę tak na sekundę, żeby uporządkować dla kogoś, kto może mniej się tutaj porusza we wszystkich terminach. Mazowia to jest ten twój klient, tak? Ówczesny. Tak. A Alfy, który wspominasz, to chodzi o... To program Bridge Alpha, który wtedy, chyba do dzisiaj, prowadzony przez NCBR, był takim kołem zamachowym inwestycji zalążkowych w którymś momencie w Polsce. Pewnie drugim, nie? Bo najpierw 3.1, później Bridge Alpha. I no i cóż, jako Mazowia wystartowaliśmy w tym konkursie piękności. Jako brzydkie kaczątko z odwołania się załapaliśmy na to rozdanie. Nigdy nie wystartowaliśmy. To się nie prowadziliście działalności inwestycyjnej? Nie zrealizowaliśmy żadnej inwestycji. Przez 3 lata boksowaliśmy się z administracją, KNF-em, to w ten moment, kiedy pojawiły się nowe regulacje unijne, które kompletnie wywróciły model biznesowy tego funduszu. No i taką rzeczą, którą myślę, o to jest świetne forum, żeby to może wybrzmiało, to drodzy przedsiębiorcy, z którymi miałem podpisane term sheety jako NXT, bardzo wam przepraszam za zmarnowanie wam pół roku życia. Byłem 3 razy pewien, że już startujemy. 3 razy zbudowaliśmy cały pipeline tego funduszu. Nie? Więc to było nie lada też takie zderzenie z machiną administracyjną w tym naszym świecie VC, bo powiedzmy sobie szczerze, jak patrzymy na ten rynek, to duża część tego rynku nadal jest na pasku pieniądza unijnego czy takiego czy innego instytucjonalnego pieniądza. Nie?
Mateusz, wiesz co, to pozwól, bo tu teraz zwróciłeś się do przedsiębiorców, a ja myślę, że teraz jesteśmy w momencie, wiesz, gdzie jest rozdanie feng, gdzie 12 lutego bodajże będzie termin składania wniosków i bardzo dużo ludzi będzie chciało założyć fundusz VC, tak? Znaczy bardzo dużo ludzi będzie składało wnioski i będzie to robiło po raz pierwszy. Czym byś ty się podzielił, wiesz, dla tych ludzi, którzy chcą składać te wnioski i to oglądają, na co, to znaczy, dlaczego tego nie powinni robić? O, może tak. Co może pójść źle? Co może pójść źle? Przede wszystkim naprawdę, drodzy słuchacze, nie wiecie, ile tam jest papierologii. Więc mamy kilka równoległych rzeczywistości w tym kraju, jeśli chodzi o inwestycje VC. Pierwsza rzeczywistość to taka rzeczywistość każdego innego przedsiębiorcy, czy prowadzi się warzywniak, czy startup technologiczny. To jest ta warstwa, wiecie, zwykłych codziennych procesów, zwykłych codziennych podatków, które i tak się zmieniają jak w kalidoskopie. I jakby jest ta warstwa codziennego biznesu. Później mamy jako VC warstwę, i tutaj już się robi taki lejek, nie? Później mamy warstwę czy to rozumienia prawa, czy to rozumienia administracji państwowej na poziomie instytucji finansowych. I tu nagle się okazuje, że jak zaczynamy, nie wiem, budować strukturę funduszu, to liczba kancelarii prawnych, z którymi możemy rozmawiać, liczba księgowych, którzy rozumieją zagadnienia, jakby drastycznie spada w tym kraju. Nie? Mówimy o tym, że nagle tych kancelarii to jest, nie wiem, może 10, które realnie wiedzą, co tam się dzieje. A na to, no to wszystko, nie? Jest jeszcze właśnie ta warstwa pieniądza publicznego, gdzie zasady gry potrafią się zmienić kompletnie niezależnie od tego, co się dzieje w gospodarce, od tego, co się dzieje w tej warstwie KNF-u i prawnej, nie? Tego sektora finansowego. Tam później jest jeszcze coś, co się może wydarzyć na poziomie Komisji Europejskiej albo interpretacji przepisów unijnych. Nie? I uwierzcie mi, jakby ilość kancelarii prawnych, ilość doradców podatkowych, którzy rozumieją te trzy warstwy jednocześnie, nie? Czyli prowadzenie realnego, codziennego biznesu, prowadzenia biznesu jako instytucja finansowa, prowadzenia realnego biznesu jako instytucja finansowa w ograniczeniach czy w tej trzeciej równoległej rzeczywistości pieniądza publicznego, to takich zawodników jest mało na rynku. Jeżeli do tej pory prowadziłeś biznes na tej pierwszej warstwie, to ta druga warstwa cię zaskoczy, a ta trzecia warstwa to jest jakby kompletnie inne uniwersum problemu. No i to jest ta przestrzeń, która zabiła, myślę, w moim przypadku Alfę. Nie? Brak zrozumienia dynamiki procesów po stronie administracyjnej, a też moimi LPS-ami, czy moim LPS-em był kapitał głównie ze Stanów Zjednoczonych, który jakby nie rozumiał w ogóle, wiecie, tych pierwszych dwóch etapów polskiego świata, a jak dołożyłem jeszcze ten trzeci wagonik, no to już tam iskry leciały na każdym kolu. Mi zajęło 3 lata, żeby zmienić mindset postkorporacyjny. I naprawdę uczciwie ja nie byłem gotowy jako człowiek być przedsiębiorcą, a co dopiero inwestować w przedsiębiorców zaraz po wyjściu z korporacji. Jest masa ludzi, którzy przez 20-30 lat byli w korporacji i chcą założyć własny startup, czy swój biznes zaraz po tym. I ja wam serdecznie polecam najpierw dołączenie do kogoś i przez te pierwsze 2-3 lata po wyjściu z korporacji zobaczyć, jak to jest, zderzyć się z tym pierwszym, drugim etapem, czy tą warstwą rzeczywistości w świecie innowacji w Polsce, zanim zaczniecie jeszcze zakładać ten fundusz i zmierzyć się z tymi wszystkimi trzema warstwami. Mateusz, wiesz co, ale jeden tam wątek się pojawił, który też wraca, czyli zrobienie z founderów przedsiębiorców, nie? I ty ruszasz z kolei wątek pod tytułem zrobienie z doświadczonych korpolutków przedsiębiorców. Czy uważasz, że zanim taki korpolutek będzie chciał zakładać fundusz venture capital, to powinien zostać przedsiębiorcą?
czy to jest zupełnie inny świat i jednak jakby zakładanie funduszu to jest startup sam w sobie? Wiesz co, ja jestem daleki od takich jednoznacznych, binarnych odpowiedzi tak, nie, nigdy się nie da i tak dalej. Nie? Jakby są samorodki i, no i też jak rozumiem te programy, gdzie ten pieniądz publiczny wpływa na rynek VC, są właśnie po to, żeby dać tym first time VCs jakąś szansę, bo kapitał prywatny nigdy by ich tam długim kijem nie dotknął, nie? Żeby zarządzać pieniędzmi. Zazwyczaj w waszym podcaście jest taka sekcja, co jest nieoczywistą radą dla ludzi, którą mam, to bycie drugim naprawdę nie jest niczym złym. W sensie mamy taki fetysz bycia liderem i bycia tym partnerem zarządzającym funduszu i jakby jak ktoś był nam dyrektorem czy partnerem w konsultingu czy w jakiejś innej korporacji, to przecież korona mu z głowy spadnie, jak nie będzie partnerem zarządzającym VC, nie? Jakby w kolejnym etapie swojego życia. Porównywanie wizytówek, tak? To, co ma napisane. Tak. Może dwa słowa w ogóle o Rubikonie, no właśnie, bo Rubikon to miejsce, w którym wylądowałem po tym, jak w środku pandemii jednak model alfy się nie spiął najzwyczajniej w świecie. I w Rubikonie znalazłem takie miejsce dla siebie, gdzie uczciwie czuję, że naprawdę mamy realną wartość dodaną dajemy, nie? Tym wszystkim ludziom. Jakby to nie ma ściemy, nie musimy tam pompować tego balonika, tylko po prostu robimy swoje, są efekty i jakby nikt z nas nie musi się wstydzić tej drogi, którą gdzieś tam podąża. Co tak naprawdę robicie? Jaki jest, na czym polega wasz model biznesowy? Co to się dzieje, czym to się różni od VC? Od VC. To przede wszystkim skalą, nie? Rubikon najczęściej wchodzi w projekty technologiczne na bardzo wczesnym etapie, parę razy nawet na etapie kartki papieru. W ciągu ostatnich lat współtworzyliśmy około 20 przedsięwzięć technologicznych i one dzisiaj, jak sobie nawet na potrzeby naszej rozmowy gdzieś tam podsumowałem, one mają wartość rynkową ponad 600 milionów złotych. I w około 30 rundach finansowania zebraliśmy do nich około 170 milionów kapitału. I Rubikon tak naprawdę ma dwie twarze. Jedna to fundusz venture buildingowy, gdzie wchodzimy na wczesnym etapie i jesteśmy wsparciem takim hands-on dla funderów, dla spółek, a drugi to jest taki trochę bardziej legacy business, gdzie, teraz już nawet nie pamiętam od kiedy Rubikon istnieje, ale od lat 90. tak jako brand, nie? A od chyba 2008 roku jako taki butik inwestycyjny i z kolei od 2008 tam ponad 100 inwestycji na ponad 3 miliardy złotych ten zespół pomógł spiąć, nie? Ale w obszarze venture buildingowym zauważyliśmy, jakby to wszyscy wiemy, nie? Że 9 na 10 startupów upada. I tak znowu statystycznie, globalnie, jakby tam tego mitu nie ubrać w piórka, to jakby większość podmiotów upada. I ja głęboko wierzę, że venture building jest jakąś odpowiedzią na tą statystykę, na ten problem, bo bardzo często te startupy dostają kapitał, a później nie mają partnera, który będzie miał doświadczenie w budowaniu przedsiębiorstw, który się zaangażuje operacyjnie w prowadzenie czy wsparcie tego biznesu, a nie tylko finansowo. A Rubikon dokładnie to robi. Przepraszam, na kilkanaście inwestycji teraz mamy chyba 11 osób full time na pokładzie, które wspierają te 15 inwestycji. Chodzi o tym, że na przykład ja jestem oddelegowany do wspierania grupy spółek chemicznych z Torunia w ramach Rubikonu i spędzam 100% mojego, no może 95% mojego czasu na wspieraniu tych spółek. Tak po prostu dzień po dniu operacyjnie. Jeżdżę po całym świecie zdobywając kontrakty ramię w ramię z funderami tego biznesu.
tworzymy, czy jakby jesteśmy tak naprawdę odpowiedzialni za większość całej tej pracy związanej z corporate finance i pozyskiwaniem kolejnych rund do tych podmiotów. Dzisiaj jeden z tych spółek, którym się zajmuję, jest notowany na New Connectie, więc cała ta droga od chemika, który miał pomysł, po New Connect i tam dzisiaj pewnie 120 milionów wyceny, w tej warstwie operacyjnej tam wszędzie był Rubikon, nie? I wspierał tego przedsiębiorcę, tych funderów tam, gdzie trzeba było. Powiedz mi nam w takim razie, jak wygląda rzeczywiście droga takiego chemika do Rubikonu? To jest tak, że Rubikon, nie wiem, ma zlecenie na zbudujcie od kogoś, od klienta, na zbudowanie takiej firmy? Czy przychodzą do was founderzy z pomysłami? Czy, nie wiem, wygenerujecie pomysły i szukacie ludzi, którzy mogliby je realizować? Jak to wygląda? Bo są dwa modele. To jest trochę tak, że oczywiście przychodzą do nas pomysły i przychodzą do nas funderzy tacy, my się specjalizujemy w takich naprawdę deep techowych tematach, nie? Typu nowe materiały, inżynieryjne, często ciężkie tematy, gdzie IP jest królem. I to od tego gdzieś tam wychodzimy. I analizujemy te projekty, ale uczciwie przez to, że my się tak angażujemy operacyjnie, to my inwestujemy w 1-2 tematy rocznie. To jest jakby maks, bo nie ma przestrzeni do tego, żeby te 11 osób wzięło na siebie operacyjnie więcej case'ów. Wśród tych jednego, dwóch case'ów zdarza się, że też w ramach tych podmiotów, które już zainwestowaliśmy, pojawia się jakiś projekt odpryskowy. I tak powstały już 3 spółki córki wobec spółki, którą zainwestowaliśmy tam już prawie dekadę temu. Czyli zainwestowaliśmy w Syntex Technologies, a z Syntex Technologies, to jest spółki chemicznej z Torunia, dzisiaj funkcjonuje i z sukcesami na rynku Fresh Inset, Noctiluca i Dermotech Beauty. To są 3 podmioty, które de facto na, tak jak Syntex jest taką spółką usługową, jak miałbym do czegoś to porównać, to jest taki software house, który ma utalentowanych chemików i działa w takim modelu usługowym. I w momencie, kiedy wytworzy produkt, wytworzy jakieś unikalne IP, znajdzie jakąś unikalną niszę rynkową, to wokół tego tworzymy spółkę produktową. Naszą największą, czy najciekawszym miejscem, gdzie można się z nami gdzieś tam połączyć i wspólnie coś zrobić, to są follow-ony. My teraz robimy kilkadziesiąt follow-onów rocznie do tego naszego portfolio i dopraszamy, czy to fundusze, czy mamy ponad 200 angeli wokół Rubikonu, którzy wkładają swój własny prywatny kapitał do tych naszych przedsięwzięć. I ten model po prostu działa. Nie? To jest, ten model jest niezależny od tego, jak ta chorągiewka pieniądza publicznego wieje, gdzie ona tam akurat jest, na jakim podatnym, niepodatnym gruncie stoi, czy tam jest trzęsienie ziemi, czy nie. A tutaj liczy się po prostu sensowny business case. Wspomniałeś, przepraszam, taką padła taka liczba, że tam z którą spółką jesteście 10 lat. To jaki jest wasz horyzont inwestycyjny i gdzie się to kończy? Co się dzieje docelowo ze spółkami, w które inwestujecie, które budujecie? Słuchajcie, no tak jak VC kupuje i sprzedaje udziały w spółkach, no tak samo venture builder często tworzy te spółki, ale na koniec dnia je też gdzieś w którymś momencie sprzedaje. Nie? I taki horyzont inwestycyjny w tych typowych tematach to jest zawsze dłuższy niż venture'owych, więc myślę, że 5-7 lat plus to jest taki horyzont inwestycyjny. Zwłaszcza, że na przykład w takiej Noctiluce, którym jestem najbardziej zaangażowany i sercem tej każdego dnia i działam w tym temacie, no to ta spółka powstała co? W 2019 roku zebraliśmy już chyba 6 czy 7 rund do niej.
w każdej też byliśmy zaangażowani, nie? Więc pytanie, w którym momencie liczysz te 5-7 lat, nie? Ale więc my jesteśmy też zaangażowani w każdym follow-onie, w każdej rundzie dokładamy cegiełkę od siebie. No i przede wszystkim angażujemy, czy jakby organizujemy ten kapitał, nie? Mamy jako venture builder dobry track record w pokazywaniu, że potrafimy rozsądnie i skutecznie inwestować te pieniądze, które są gdzieś tam powierzone albo wspólnie z nami koinwestowane. I mamy już takich inwestorów, często indywidualnych, którzy do nas wracają już 5., 7., 10. raz do kolejnej rundy, do kolejnego tematu inwestycyjnego. A Mateusz, a możesz powiedzieć trochę, bo wiesz, my często słyszymy o smart money, o wsparciu przedsiębiorców, wiesz, o różnych modelach venture buildingu. Mnie zawsze, wiesz, interesuje perspektywa przedsiębiorcy, nie? Czy to jest tak, że wy tam, wiesz, wtryniacie się, czy to jest jakiś dialog, wiesz, na ile wy jesteście potrzebni z tym wsparciem, czy to jest tak, że wy wiecie po prostu, że w niektórych obszarach to wybierzecie na siebie w 100% i tutaj nie ma jakby pola do rozmowy. Jak tutaj to wygląda? Wiesz co, my od pierwszego dnia mówimy, że jesteśmy venture builderem. Nie jest tak, że my, wiesz, próbujemy przymycić coś w term sheet'cie czy w umowie inwestycyjnej, później tutaj wyskakujemy i mówimy, a to jest członek zarządu od nas, proszę bardzo. Nie, to jakby od pierwszego dnia wszyscy wiedzą, jak to wygląda. My zanim zainwestujemy w spółkę, tworzymy wspólny też taki operacyjny plan, co my od siebie wkładamy i dokładamy do tej układanki. I też jesteśmy najzwyczajniej w świecie rozliczani przez funderów z tego, co dowozimy, nie dowozimy i tak dalej. Nie? Więc my jesteśmy trzecim funderem, który tutaj, czy drugim funderem, nie, w tej drugiej linii, który dołącza do spółki. Oczywiście to nadal i zawsze jest spółka tego fundera, a jesteśmy w tej drugiej linii, więc ostateczne słowo zawsze należy do założyciela, nie? To, wiecie, różnica między takim venture builderem jak Rubicon, a funduszem VC, zwłaszcza takim, wiecie, jeszcze z pieniądzem publicznym, gdzie ktoś nigdy sam nie był przedsiębiorcą, jest właśnie taka, że ja już miałem parę razy ten strzał kortyzolu, kiedy mi wiceprezes globalnego koncernu powiedział nie i wyprosił za drzwi. Nie? Ja już parę razy dostałem wezwanie z ZUS-u czy Urzędu Skarbowego na kontrolę i tak dalej, i tak dalej. I wtedy nie wygląda to w ten sposób, że dzwonię do fundera i mówię, słuchaj, chłopie, masz problem, o przyszło pismo. Tylko zakasam rękawy i dzwonię do fundera i mówię, słuchaj, tak rozwiązaliśmy ten problem. Ja nie jestem chemikiem, ale parę negocjacji już prowadziłem i wiem, co jest realne, co nie jest realne, nie? Co ten business case jest w stanie przyjąć realnie i co my jesteśmy w stanie obiecać kolejnym koinwestorom w kolejnej rundzie, a czego nie. Nie? Wiemy, jak wyglądają realia procedowania pewnych dokumentów przed KNF-em, bo jesteśmy spółką publiczną, nie? Jako Noctiluca. Więc pewne rzeczy, albo na przykład wiemy, że nie chcemy pewnych ryzyk brać na siebie przy angażowaniu się z takim czy innym typem inwestora, czy takim czy innym typem grantu, po który możemy sięgnąć. Więc Arek, odpowiadając na twoje pytanie, nie udajemy, że jesteśmy cichym partnerem. Nie, naszą zaletą jest to, że nie jesteśmy cichym partnerem, ale jesteśmy partnerem, a nie serwerem. Duża jest konkurencja na rynku o dobre deeptechowe projekty? Wy konkurujecie z funduszami, z innymi venture builderami? Jak to wygląda? I jest i nie ma. W takim sensie, że my naprawdę zawsze przy każdym projekcie, który do nas przychodzi, zastanawiamy się, czy my teraz chcemy odjąć energii z tych 15 projektów, które prowadzimy, żeby włożyć je, wiadomo, że na początku zawsze w nowy projekt trzeba włożyć więcej energii niż potem jakby pchając go już jakąś pewną kulą śnieżną. I
I raczej mamy taką tendencję do tego, żeby jednak skupiać się na obecnym portfolio i dowożeniu tych obietnic, które już złożyliśmy wobec naszych funderów, a nie brać sobie kolejne projekty na tapetę. Więc myślę, że ten model venture buildingowy, on przez to, że nie działa na statystyce, tylko jednak na bardzo dużej specjalizacji w jakiejś niszy, jakiejś branży, to tam ta konkurencja jest, myślę, że w dużej mierze ograniczona, zwłaszcza, że nie wiem, ja z takiej grupy Syntex to widzę przynajmniej jeszcze 4, jak nie 5 nowych projektów, które możemy stworzyć. Jak tylko się uwolnią moce i przestrzeń do tego, żeby móc z kilku projektów wyjść, to my tam mamy, wiecie, całą ławkę ustawioną projektów, które możemy pociągnąć, tych cząsteczek, tych związków chemicznych, które mają potencjał rozwiązania naprawdę dużych globalnych problemów. W chemicznych deep techach nie mamy problemu z brakiem projektów. Uczciwie, nie? W ogóle na rynku jest taki moment naturalnie, gdzie pieniądza jest mniej. Tego publicznego oczywiście jest mniej. I niech się nikt nie oszukuje, że tego pieniądza będzie w 2024 dużo. Bo on może będzie na papierze, ale zanim ktokolwiek dostanie przelew, to już przechodziłem przez tą ścieżkę uwalniania tego pieniądza z konta takiej czy innej instytucji. Nie? Więc jakby jak zobaczymy pod koniec czwartego kwartału jakieś przelewy, to będzie dobrze. Ale wszyscy ci przedsiębiorcy, którzy liczą na domknięcie rundy w ciągu najbliższych 6 miesięcy, no to muszą być gotowi na zmierzenie się z prywatnym pieniądzem, który inwestuje już w tym kraju w innowacje, ale to jest zupełnie inny pieniądz. To jest zupełnie inaczej myślący pieniądz. I my jesteśmy jednym z tego typu podmiotów, które w 100% są jakby zbudowane na prywatnym kapitale i widzimy wykładniczo teraz, jak z miesiąca na miesiąc zwiększa się ilość zapytań. Nie? Przy tym, tak jak mówię, my inwestujemy w 1-2 tematy rocznie, więc mamy kompletnie inny model biznesowy niż VC, który musi w kilkadziesiąt projektów zainwestować. Dobrze zrozumiałem, że jeśli jestem, nie wiem, wybitnym chemikiem z świetnym pomysłem, to lepiej wam nie zawracać głowy, bo jesteście bardzo zajęci, tak? Absolutnie nie. W ogóle, bo pomysły są tanie, nie? W sensie pomysły, wszyscy mamy pomysły. Ja szukam operatorów. Ja szukam partnerów, gdzie my możemy jako venture builder dołożyć 2, 3, 5 cegiełek, ale tam jest na kim budować, z kim to budować. Nie? Więc jeżeli to jest szalony naukowiec, który ma wizję zmiany świata, ale nie ma genu przedsiębiorczości, nie? Jakby nie ma partnera czy co-foundera, który to widzi, to jakby rzeczywiście, jakby zwłaszcza w tych warunkach rynkowych, które mamy teraz, pewnie nie powalczymy. Okej, okay. Mateusz, to jest ten moment, kiedy przechodzimy do naszych 3 magicznych pytań i zaczniemy od pierwszego. Jakie jest twoje UVP, twoja unikalna wartość, dlaczego do ciebie mają właśnie przyjść i jednak spróbować się dostać do tego ekskluzywnego klubu? Znowu, jakby, żeby to też nie wybrzmiało, że my tutaj jesteśmy, wiecie, zamknięci w jakiejś wieży z kości słoniowej. To tak zupełnie nie jest. Więc to nie żaden ekskluzywny klub, tylko po prostu szukamy dojrzałych partnerów do tej rozmowy, a mam wrażenie, że mamy często za mało tej dojrzałości, żeby tak otwarcie porozmawiać o realnych problemach, a nie tylko tam, wiecie, pompować ego na pitchach, więc to bardziej o to chodzi, nie? Że my jakby szukamy realnych partnerów. A to, co unikalnego, myślę, wnosimy, czy ja jako osobiście wnoszę, to, że naprawdę z niejednego pieca chleb jedliśmy. Na razie historia pokazuje, że mamy dobry track record, nie? Taki, który pokazuje, że ten model, na który się zdecydowaliśmy, działa i to wsparcie, którego przedsiębiorca może ode mnie, od nas jako Rubikonu oczekiwać, jest realne. Drugie pytanie. Największa porażka w twoje antyportfolio. W co nie zainwestowałeś,
a się okazało świetne? Albo w co zupełnie wtopiłeś? Co było błędem? Pochwal się. W ogóle to jest ciekawe pytanie, bo z jednej strony zgadzam się, że należy refleksyjnie do tego podchodzić, a z drugiej strony wiem, że tak jest, że ten projekt, który przyszedł do mnie, nawet ten sam człowiek, ten sam pitch, on wygląda inaczej z kolejnym VC. Nie? Więc to, że ja w coś nie zainwestowałem, nie oznacza, że jak ktoś to tam... To mógł być bardzo pechowy zbieg okoliczności, rozumiemy. Nie. W sensie to dobrze, nie? W sensie to jest też fajne, bo czasami widzę ten sam pitch deck po pół roku i on jest zupełnie inny. I już widać, że ta praca została gdzieś tam wykonana. Nie? I ja trochę wracam do tego... Dla mnie nie najważniejszy jest projekt, nie do końca najważniejszy jest pomysł. Dla mnie najważniejszy jest operator. I ja mam taką listę osób, z którymi nie udało mi się popracować. No bo zawiodłem ich, będąc w Alfie przede wszystkim. Nie? To jest jakby ten moment, kiedy ten najszerszą sieć gdzieś tam na rynku zrzucałem. I z Piotrkiem Juchnowiczem z Deconstruct nie popracowałem, a myślę, że nam się świetnie żyło. Z Marcinem Konkolem z Prescient nam się nie udało podziałać. Z Adamem Weberem z Fumelody, czy z Karolem Górnowiczem ze Screewire, a także na przykład z Anią Oger, z Ignis Lab, dawniej Husartek. Nie? Jakby to wszystko moim zdaniem są świetni operatorzy, świetni przedsiębiorcy. Niezależnie od tego, w jakich barwach, w jakim podmiocie właśnie teraz są i z nimi mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tam drogi nam się przetną, bo to znowu, to jakby te projekty, one się w czasie zmieniają, one po pół roku, po trzech miesiącach ten pitch deck wygląda inaczej, więc nie mam takich wyrzutów sumienia, że komuś powiedziałem nie, a ktoś trzy miesiące później zebrał rundę, nie? To jakby to mnie nie boli. Jakby cieszę się, nie? Że zebrali i poszli dalej. Ale myślę, że ta droga będzie bogatsza, jak kiedyś nam się z tymi paroma osobami mi droga jeszcze przetnie. Fajnie. Mateusz, ostatnie pytanie. W co wierzysz, czym wiele osób może się nie zgadzać? Wierzę w to, że mamy fetysz bycia pierwszym, bycia liderem, bycia tym założycielem. Nie? Naprawdę bycie w drugiej linii, bycie tym drugim, trzecim, piątym pracownikiem czegoś, co jest warte uwagi, jest nieskończenie lepsze niż kopanie się z koniem i próbowanie czegoś zrobić od zera. Nie? Tego jakby życzę wszystkim tym osobom, które wychodzą z korporacji, wychodzą tam z takiego, nie wiem, z uczelni też, nie? Czy z takich jakby ustalonych ścieżek kariery, hierarchicznych instytucji, żeby mieli odwagę powiedzieć, nie, ja nie będę karmiła swojego ego tym, że będę teraz founderem, założycielem, tylko pójdę i przez 2-3 lata popatrzę, jak to się robi. I dopiero wtedy to będzie ta supernowa, na którą macie czekać. Okay. Może tutaj ja mam takie jedno powiedzenie, które jeden z moich byłych szefów używał. Pionierzy mają strzały w plecach, więc może to tutaj ma zastosowanie. Jak najbardziej. A druga rzecz, i to jest taka druga rzecz, to pewnie już nie jest takie kontrowersyjne, czy w ogóle nie jest kontrowersyjne, ale widzę, że mało ludzi to robi, nie? Czy mało funderów to robi, czyli uczciwie, transparentnie rozmawia ze swoimi inwestorami. Jak dzwonisz do swoich inwestorów na pół roku przed kolejną rundą i to jest wasz jedyny kontakt, to wiedz, że zderzysz się ze ścianą. Nie? Jakby jeżeli nie rozmawiasz ze swoim inwestorem co miesiąc, co kwartał, nie dostarczasz mu update'ów tego, co się u ciebie dzieje, to dlaczego ta osoba, ten podmiot miałby być emocjonalnie zainwestowany w twój sukces? Ludzka jest, sprawa, nie? To jest osadzone na jakiejś prawdziwej historii? Pewnie na setkach historii. Nie? Ja z racji tego, że mało robimy inwestycji jako Rubicon, to sam albo inwestuję, albo jestem takim zaangażowanym mentorem w kilku podmiotach. To jest jedna z pierwszych rzeczy, które jakby wyciągam na spotkaniach z tymi przedsiębiorcami, że słuchajcie, większość waszych problemów jest przede wszystkim w waszych głowach, a nie w rzeczywistości, nie? Bo jakby nie wypowiadacie ich i one, te rzeczy, które wam się wydają takie nie do przebrnięcia, wynikają z tego, że
że nie komunikujecie się, nie? Czy to nie komunikujecie się ze swoim klientem, w związku z tym macie niedopasowany produkt czy usługę, albo nie wiecie, czy możecie liczyć na wsparcie w fundraisingu, czy nie, na zmianę zapisów umowy, czy nie, bo nie macie relacji z inwestorem. I głęboko, czy jakby serdecznie polecam wszystkim, którzy już się zdecydowali na pieniądze VC, bo większość osób nie powinna się decydować na pieniądze VC, nie? Bo to pewnie temat na inny podcast, ale jak już się zdecydowaliście i wzięliście, to dbajcie o ten pieniądz, w sensie o tego inwestora, w sensie pomóżcie sobie pomóc, pomóżcie im pomóc sobie, nie? Na tej zasadzie. Okej, okay, dobra. Arek powiedział, że to było ostatnie pytanie, ale zanim się pożegnamy, bo będziemy się już żegnać, bo już bardzo długo gadamy, ale zanim się pożegnamy, to jeszcze prośba do ciebie, żebyś powiedział nam, jak najlepiej do ciebie dotrzeć, gdzie trafić do ciebie z tym super projektem, jaka jest ścieżka skuteczna dotarcia do ciebie. LinkedIn, uczciwie LinkedIn, nie? Wszystko inne utknie w mailu i wiecie, jak to jest z mailami, nie? A LinkedIna to i w weekend pewnie odpalę i zobaczę wasz pitch deck. Okej, okay. Link do twojego LinkedIna wrzucimy w opisie odcinka. Dzięki wielkie. Super. Mateusz, dzięki wielkie za tą rozmowę. Bardzo ciekawe tematy. Mam nadzieję, że w 2024 jednak będziesz miał ciekawe rozmowy z naukowcami i operatorami. Dzięki wielkie. Ja wam też tego życzę. Nie? Mam nadzieję, że tutaj nie było zbyt pesymistycznie, nie? Bo tak zupełnie nie była to moja intencja. Nie, chyba nie było pesymistycznie. Ale zobaczymy. Ten odcinek uśmiechnięci, także chyba optymistycznie. Bardzo dziękujemy. Super. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.